Dzień dobry wszystkim, z tej strony Marcin Ostrzemski, jestem fizjoterapeutą, jednocześnie też przedsiębiorcą. Moja firma nazywa się Pasja do Spa, Pasja do Zdrowia. Jest to moja ewidentnie pasja, także testuję, a następnie promuję produkty i zabiegi mające na celu poprawę zdrowia i samopoczucia. Tak się składa, że to co polecę spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Dowodem na to jest właśnie powrót i ponowny zakup i finalnie stały klient. Może Ty wypróbujesz to co polecamy. Od marca, słuchajcie, jesteśmy siłą ograniczani, no i co w takim wypadku ma zrobić właściciel spa, salonu fizjo, salonu fryzjerskiego, salonu kosmetycznego, jak się utrzymać, jak utrzymać pracownika, jak utrzymać inne opłaty, część z nas może mieć sprzęt w kredycie, w leasingu, jak utrzymać przede wszystkim swojego klienta. I tutaj właśnie pojawia się ciekawe rozwiązanie, które pomoże zarówno przedsiębiorcy, jak i klientowi. Klient też tracąc pracę, no nie będzie miał z czego utrzymać siebie, rodzinę, więc pojawia się taki model, który jest idealny na ten czas i nie tylko. Myślę, że jak ktoś teraz zdecyduje się na taką formę współpracy, później, jeżeli wszystko wróci do normy, również będzie to kontynuował. I skoro my mamy działać zdalnie, a do tego i tak robimy zakupy w postaci produktów higieny, na przykład osobistej, to dlaczego by nie robić tego inteligentnie i nie otrzymywać za to prowizji? Jak zapewne zauważyliście, niektóre markety pytają, czy ma Pani aplikację, zbieracie punkty, które wymieniacie na nagrody, no ale jaka to jest nagroda, tak? Nas interesuje to, żebyśmy mieli z czego zapłacić nasze rachunki. Dobrze, projekt, który Wam teraz pokażę, da Wam więcej, da Wam właśnie wynagrodzenie, przedstawię Wam taki model działania, jaki oferuje marka Tiandé. Nie jest to zwyczajne pozyskiwanie klienta, i takich klienci, na przykład, jak to z reguły bywa, uczą się o produktach i próbują je w jakiejkolwiek formie sprzedawać, dystrybuować, pozyskiwać kolejnych stałych partnerów handlowych. Nie każdy z nas to lubi. W tej chwili mówimy o lojalnych zakupach na potrzeby własne i rekomendowanie tego dalej, powielanie tych zakupów u innych, naszych na przykład przyjaciół, znajomych. I to jest właśnie marketing rekomendacyjny. Jest to potęga przedsiębiorczości. Damy sobie może kolejny slajd. I tak, słuchajcie, no, jak zacząć właśnie? Poznajesz produkt, musisz zrozumieć biznes, wyznaczyć swój cel, przede wszystkim trzeba być systematycznym, tak jak i w każdym na przykład innej dziedzinie, na przykład sportowej. No i przede wszystkim trzeba działać. Firma oferuje nam kilka płaszczyzn do współpracy, sprzedaży detaliczną, w naszym przypadku jest to franczyza, czyli bardziej też nastawiamy się na klienta hurtowego, ale w każdej z tych form można tworzyć sieć zakupów. I tak. Zobaczcie, bo przeważnie jest tak, że jak komuś polecamy, no to nawet jeżeli by to było, nie wiem, finalnie 1300 osób, to tak zawsze się zbywa, że część z tych osób powie nam w wypadku na tym wykresie 9 odpowiedziało nie. 300 osób było na tak. 85 zrobiło cokolwiek, jakiekolwiek zakupy. 35 osób odeszło na poważnie. A gdzieś tam 11 osób można faktycznie zrobić tymi osobami. Większość właśnie rezygnuje po kilku odmowach. Moim zdaniem nie warto się poddawać. Trzeba działać. Jeżeli nie ta osoba, nie ten partner, znajdzie się ktoś inny. Warto sobie odpowiedzieć na takie pytanie, jak bardzo na obecną chwilę czujemy się spełnieni. Warto mieć na to odpowiedź, także odpowiedz sobie na to pytanie. Kolejne pytanie, czy jesteś teraz na tym etapie, że szukasz czegoś więcej? Być może... Jak duże bezpieczeństwo sobie zagwarantowałeś? Teraz właśnie jest to idealne pytanie, czy jesteś w stanie aktualnie, kiedy na przykład spadły Ci obroty w firmie, kiedy straciłeś pracę, czy jesteś w stanie przetrwać? Jak klarownie doprecyzowane plany masz na przyszłość? Na przykład, nie wiem, zakup domu, mieszkania, wyjazdy zagraniczne, masz większą gotówkę. Co byś z taką gotówką w tym momencie zrobił? Czy pośród osób, które znasz, może znalazłoby się 5 takich osób, które chcą faktycznie zarabiać więcej niż na etacie. Ja tutaj przede wszystkim zapraszam przedsiębiorców, bo oni wtedy bardziej to zrozumieją, że można faktycznie zarabiać 10 tysięcy złotych więcej. Słuchajcie, tutaj ten diagram nam pokaże, jak postępuje proces duplikacji. Zapraszamy partnerów, od 5 zaczynając i nagle okazuje się, że mamy 64 osoby kupujące produkty codziennego użytku. Przez kolejne pół roku z tych 64 osób powstanie 4096 osób i mamy dzięki temu zysk dla siebie 20 tysięcy złotych. Jest to realne.
5 osób. Każdy z nich pomagamy zaprosić kolejne 5. Uczymy ich, jak powielać i duplikować ten model inteligentnych zakupów. Tak jak wspomniałem, idealny model na obecny czas. No, gdyby wszystko było idealne, no wiadomo, mielibyśmy 244 140 625 osób w zespole. No ale to jest wiadomo ideał. W sumie się realnie na 61 milionach 35 156 osobach. 1% z tego to będzie 310 351 osób kupujących produkty na własne potrzeby. I tak. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim mamy 5 aktywnych liderów. Wybieramy sobie koszyk w zależności od swoich możliwości finansowych. Koszyki zaraz pokażę dalej. A przede wszystkim chcę Wam pokazać, o co tutaj dokładnie chodzi. Jeżeli chodzi o linię rekomendacji, zapraszamy 5 partnerów. Każdy z nich robi to, co my, czyli kupuje sobie produkty, załóżmy, nie wiem, 50 punktów tam, 333 zł i to są na przykład szampony, kremy, pachnidła. No i z tych 5 osób mamy 70 zł. Nie jest to dużo, no ale jak tym 5 osobom pomożemy zaprosić kolejne 5 osób dla każdego z nich, no to już kwota wzrasta do 333 zł. Idziemy dalej. Kolejne 5 osób do tej drugiej linii, 2000 zł. Myślę, że to już dla każdego taka premia byłaby bardzo fajna. Idziemy dalej, czwarta, piąta linia. W czwartej linii 7200 zł, całkiem przyjemne pieniądze miesięcznie. No i w piątej już widać bardzo przyjemnie, 31 600 zł. 5 liderów, 2 koszyki. Takie wyglądają w ten sposób. Można sobie je dowolnie modyfikować. Jeżeli potrzebujemy zmienić koszyk, na przykład aktualnie potrzebujemy szampony, wybieramy szampony. Jeżeli chcemy na przykład podziałać trochę rehabilitacyjnie, koszyk czwarty, plasty przeciwbólowe, kremy również rozgrzewające. Wiecie, tak to wygląda. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do kontaktu. pasjadospa.pl, Marcin Jastrzębski, tam jest w zakładce kontakt telefon. Pomogę oczywiście Wam się wdrożyć tutaj w ten model. Porozmawiajmy. Jeżeli ktoś jest z Krakowa, oczywiście zapraszam na rozmowę na żywo. Dzięki, pozdrawiam.